Serdecznie, witajcie moi drodzy. Jako że cały czas magluję Was sprzedażą moich ziół i cały czas też pokazuję foliowe torby, to dzisiaj chciałbym Was zaprosić na krótki odcinek mający związek z ziołami, ale będę chciał dzisiaj Wam pokazać te zioła w naturze. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. I tak moi drodzy, już tylko ledwo wchodząc na łąkę, oczywiście na łąkę sąsiadującą z polami uprawnymi, możemy w zbożu w pszenicy znaleźć bardzo pożyteczne zioło, które nazywa się haber bławatek. Jest to taki piękny, dorastający do wysokości około 90 cm, często nawet więcej, do 1,5 metra nawet dorastające taka krzewinka z niebieskimi kwiatkami. Tutaj akurat w tej kwestii haber bławatek ma zastosowanie ogólnie na skórę, poprawia jakość skóry, oczyszcza organizm z toksyn i tutaj akurat jeżeli chodzi o to zioło, jest to zioło, które występuje w mojej mieszance kąpielowej i też ono tam właśnie ma swoje zastosowanie. I idziemy dalej. Wystarczy tylko, tak jak mówię, wejść troszkę na łąkę, a już można znaleźć całe mnóstwo różnych ziół. No i tutaj już kolejne zioło sąsiadujące również z polami uprawnymi. Jest to rumianek pospolity. Myślę, że każdemu znane zioło, każdy zna. Jeżeli będzie obserwował i widział, to będzie wiedział, jak ono wygląda. Są to takie białe kwiatki, w środku żółte mają, tak wyglądają. I tutaj również zaraz w sąsiedztwie dziki chrzan pobylak, czyli tak zwany szczaw lancetowaty, krowski szczaw, czy jakby tam ktoś mógł go kiedyś sobie inaczej nazywać, różnie go nazywają. W każdym razie tutaj rośnie również chrzan kobylak, który również jest w moim sklepie dostępny. Ja oczywiście sprzedaję surowiec, który pozyskiwany jest z korzenia tej rośliny. I pójdziemy dalej, zobaczymy, co dalej będzie można tam jeszcze spotkać. Gdybyśmy tam dalej sobie poszli w głąb tych łąk, będziemy mogli zobaczyć, co tam jeszcze ciekawego napotkamy. I tak moi drodzy, weszliśmy na łąkę, na taką obszerną, dużą łąkę. Jest to akurat łąka mojego dobrego znajomego, który jest również hodowcą gołębi pocztowych. I co tutaj? Na tej łące ewidentnie przeważa bardzo, bardzo dobre zioło i bardzo też pożądane, jeżeli chodzi o żywienie gołębi i tutaj suplementację ziołową. Jest to babka lancetowata. Spotkałem się z różnymi opiniami, z opiniami takimi, że często mylnym rozpoznawaniem ziół, ponieważ zauważyłem, że niektórzy hodowcy próbują stosować w swoich hodowlach babkę, ale babkę zwyczajną. No tutaj, jeżeli chodzi o to zioło, babka zwyczajna jest również, ma również jakieś tam swoje składniki, ma dużo garbników naturalnych, mineralnych, soków wydziela i tak dalej i może też być dobra, ale tutaj jedynie jednak chciałbym tutaj właśnie głównie polecić tą babkę lancetowatą, która właśnie tutaj rośnie na tej łące. Jak ona wygląda? Ma takie, jak możecie zauważyć, wypustki, takie kwiatki z takimi drobnymi jak gdyby tutaj dookoła z takimi kwiatuszkami, a liście babki lancetowatej nie są tak jak w przypadku babki zwykłej takie rozłożyste, tylko są takie właśnie podłużne. Babka lancetowata, bardzo dobre zioło, bardzo wskazane, jeżeli chodzi o układ krwionośny gołębia, u ludzi często stosowana w chorobach układu krwionośnego właśnie, wspomaga elastyczność żył, pomaga również obniżyć ciśnienie krwi
i u gołębi też to zioło bardzo doskonale się sprawdza. Zresztą w pewnych mieszankach zakupionych w sklepie, które są wyciągi z ekstrakty właśnie z roślin leczniczych, z ziół, możecie też również w składzie przeczytać, że w niektórych tych mieszankach jest także właśnie ta babka lancetowata. I pójdziemy potem dalej, może jeszcze gdzieś tam coś znajdziemy. Tak jak mówię i zaznaczam, wszystkie zioła, które Wam dzisiaj w naturze pokażę, występują również w moich mieszankach. Także naprawdę, jeżeli ktoś jest zainteresowany, tak jak zawsze wspominam, a nie ma czasu na zbieranie sobie tych ziół i suszenie, ponieważ naprawdę zabiera to bardzo dużo czasu i jest pracochłonne, to naprawdę polecam, żeby sobie u mnie te zioła zakupić. Ceny nie są naprawdę wygórowane, nie są drogie, także jeżeli jesteście zainteresowani, to jak najbardziej polecam serdecznie. A teraz idziemy dalej i zobaczymy, co dalej jeszcze uda nam się dzisiaj tutaj na tych łąkach odnaleźć. Tak, moi drodzy, i mamy kolejne ziółko, również bardzo cenne i bardzo pożądane, jeżeli chodzi o suplementację ziołową w hodowli gołębi pocztowych, jak również w innych gołębi, bo nie tylko pocztowych, ale również też gołębi ozdobnych. Mamy tutaj takie ziółko, jest to bardzo fajne zioło, bardzo pożądane, jeżeli chodzi właśnie o tą suplementację. Jest to koniczyna czerwona. Czerwona koniczyna jest bogata w źródło witamin takich jak A, B, C, E i P, a także mikroelementów i makroelementów, ale również też zawiera bardzo dużą ilość wapnia, żelaza, magnezu, potasu, fosforu, selenu, jak również zawiera bardzo dużą ilość cennych glikozydów fenolowych, flawonoidów, salicylany, kumaryny, czyli taki składnik, który zapobiega krzepliwości krwi, czyli można powiedzieć, że rozrzadza troszkę krew. Także naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o suplementację ziołową w hodowli gołębi pocztowych, doskonale ten składnik będzie sprawdzał się podczas gdy gołębie są wycieńczone i mają gdzieś tam problemy jakieś z urazami skrzydła czy coś takiego, to tutaj wyciąg z tego zioła czy herbata z tego zioła będzie doskonale nadawała się do regeneracji właśnie uszkodzonych tkanek, mięśni i tak dalej. I cóż, tych ziół jest naprawdę bardzo dużo. Będziecie mogli sobie sami później, gdy zaczerpniecie takie wiedzy, a Was to interesuje, przejść się po łąkach i będziecie mogli sobie sami sprawdzić, jakie zastosowanie mają pewne zioła, gdzie one rosną, jak wyglądają i tak dalej, i tak dalej. Polecam bardzo serdecznie takie spacery, szczególnie w wolne dni na łonie natury. Można spotkać różnego rodzaju zwierzęta, owady, których w normalnym, gdzieś tam przyblokowym świecie nie znajdziecie. Także nawet mi się zrymowało. Tutaj jesteśmy też przy takim bardzo dużym polu ziemniaków. Już bardzo fajnie wyrośnięte pole. Także idziemy dalej. Zobaczymy, co jeszcze dalej uda nam się znaleźć. Jeszcze tutaj będę chciał znaleźć jedno ziółko, które bardzo, bardzo jest pożądane w chowie gołębi. Jest to, moi drodzy, wyka ptasia, ale czy uda mi się znaleźć, to za chwileczkę się przekonamy. I tak, moi drodzy, udało mi się znaleźć właśnie wykę ptasią. Cóż można powiedzieć, ogólnie jeżeli chodzi o rolników, wyka ptasia jest odbierana jako chwast i jest również często wykaszana, niszczona różnymi środkami zwalczającym chwasty, ponieważ wyka ptasia w dużej ilości potrafi zagłuszyć trawę, jak również wyprzeć inne rośliny pastewne, na przykład takie właśnie jak wcześniej wspomniane ziemniaki, które tutaj mam obok siebie. Także jest to bardzo, bardzo niepożądana roślina, jeżeli chodzi o rolników, którzy bardzo chętnie będą ją po prostu zwalczać, ale
wykap tasia. Jest to roślina, która wypuszcza takie właśnie strączki, jak możecie tutaj zobaczyć. I nasiona tutaj tych strączków mają bardzo cenne składniki mineralne, zawierają dużo witamin, białko. I muszę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o takie trudne czasy, w czasie, powiedzmy, trudne w czasie wojny, drugiej światowej wojny, czy jakichś innych ciężkich czasów, w których mógł znaleźć się człowiek, nasiona tej wyki były zbierane przez ludzi i nawet były dodawane jako dodatek do chleba. Także jeżeli chodzi o samą roślinę pastewną roślinę zielną, która przez rolników jest postrzegana bardzo negatywnie, to jednak mimo tego nasiona tej wyki mają bardzo cenne składniki odżywcze. Także tutaj ta roślina również w kwestii tego drugiego składnika, jakim są nasiona, będzie bardzo dobrze nadawała się również, jeżeli chodzi o chów gołębi, jako dodatek paszowy uzupełniający i wzbogacający karmę o te właśnie składniki białkowe, mineralne, jak również witaminowe. Idziemy dalej, może jeszcze dalej uda się coś znaleźć. Kolejnym ziołem, które chciałbym wam pokazać, jest bardzo cenny dziurawiec, ale czy uda nam się go dzisiaj tutaj znaleźć? Myślę, że gdybym dalej zaczął szukać, na pewno udałoby mi się znaleźć również i dziurawca. Także za chwileczkę powrócę i będziemy mogli kontynuować dalej. I tak, moi drodzy, w kolejnej wędrówce, w której napotkałem kolejne bardzo ciekawe zioło również tępione przez rolników, jest to powój polny. Powój polny ma takie swoje specyficzne, jakby to powiedzieć, zachowanie, albowiem on oplata różnego rodzaju rośliny, powodując, że spowalnia wzrost różnych roślin. Ale my nie będziemy rozmawiać oczywiście o tym, co powój polny robi z roślinami pastewnymi, czyli ze zbożem i innymi roślinami, czy tam trawami, które właśnie powoduje, że te trawy nie mają dobrego wzrostu. Ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na zastosowanie lecznicze powoju, a więc powój polny, właśnie tutaj go pokazuję, takie białe kielichy, zwany w powiedzeniu ludowym również anielską trąbą. Jest to roślina, która bardzo, bardzo dobrze działa na oczyszczenie organizmu. Jest to roślina po prostu przeczyszczająca. Także jeżeli ktoś z ludzi miałby zatwardzenie, to można zastosować powój jako środek przeczyszczający. Ale jak to się ma do chowu gołębi pocztowych? Otóż ma to się tak, że gołębie także mają czasem problemy z przewodem pokarmowym i z jelitami. I tutaj, jeżeli zauważamy, że gołębie są podtrute, można również zastosować powój polny jako środek przeczyszczający jelita, oczyszczający właśnie z toksyn, opróżniający właśnie jelita i, tak jak mówię, oczyszczający całkowicie z różnych niedobrych związków chemicznych, które mogą właśnie powodować jakieś zaburzenia trawienne. Także to kolejne ziółko. I tak moglibyśmy chodzić w zasadzie cały dzień. Ja dzisiaj nie mam tyle czasu. Będę za chwileczkę musiał wrócić do domu, zająć się obiadem, ale może jeszcze, jak tutaj gdzieś dalej uda mi się przejść, może chciałbym natrafić właśnie na ten dziurawiec, bo interesuje mnie jeszcze to zioło, czyli dziurawiec, żeby móc wam go pokazać, jak on wygląda
i jakie ma zastosowanie, a ma zastosowanie bardzo, bardzo wskazane i bardzo pożądane, jeżeli chodzi o hodowlę gołębi pocztowych. Także może uda mi się go znaleźć, jeżeli nie, będę kiedyś w okolicy, to postaram się nagrać i pokazać Wam, jak on wygląda, jak go rozpoznać i tak dalej, i tak dalej. Także na razie przerywam i zmierzam w stronę domu. Zobaczymy, czy może po drodze nie udałoby się go gdzieś odnaleźć. Jeżeli się uda, to jeszcze dzisiaj nagram. Jeżeli nie, to przy okazji będę starał się Wam go pokazać. I tak, moi drodzy, super, 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 ponieważ udało mi się znaleźć dziurawca. Oto ta roślina. Bardzo, bardzo cenna roślina, jeżeli chodzi o chów gołębi pocztowych. Ma ona szerokie, szerokie zastosowanie, jeżeli chodzi właśnie o tą kwestię. Jak możecie zauważyć, dziurawiec ma takie drobne, drobne żółte kwiatuszki, a listki takie drobniutkie, zielone. Możecie sobie tutaj przyuważyć, trochę tutaj musiałem ściszyć głos, bo tutaj taki jakiś ciekawska osoba się tutaj przechadza i także i tak, tutaj zastosowanie dziurawca to jest właśnie roślina, no i można powiedzieć, że jest to roślina uniwersalna, ponieważ no ma szerokie, szerokie zastosowanie. Praktycznie wszędzie rośnie. Można powiedzieć, że rośnie na łąkach, wszędzie, na jakichś polach, przy drogach, gdzieś na jakichś rowach melioracyjnych i tak dalej. I bardzo cenna roślina. Posiada w sobie składniki mające zastosowanie jako antydepresanty, naturalny antydepresant. Także tutaj bardzo dobrze będzie się sprawdzała, jeżeli chodzi o chów gołębi, przygotowanie gołębi młodych do lotów, ponieważ tutaj czynnik stresu u gołębi młodych przed lotami występuje bardzo często, co powoduje, że gołębie łapią tak zwane adeno. No i tutaj zastosowanie ma naprawdę szerokie, szerokie, działa ściągająco, rozkurczająco, przeciwzapalnie, żółcio i moczopędnie, no tak jak już wspomniałem wcześniej, przeciwdepresyjnie i uspokajająco, działa również przeciwbólowo, czyli tutaj będzie się bardzo dobrze nadawał, jeżeli chodzi o loty ciężkie, trudne, kiedy gołębie mają gdzieś tam właśnie nadwyrężone skrzydła, są zmęczone, także tutaj będzie to fajnie, fajnie działało to zioło. Dziurawiec ma również, tak jak mówiłem, przeciwbólowe, działa antyseptycznie, antybakteryjnie. Można stosować również to zioło w całości, czyli z liściami i z kwiatem, jako zioło na robaki. Można stosować kurację z dziurawca odrobaczającą u gołębi. No i naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo uniwersalne zastosowanie ma właśnie te zioło. I muszę powiedzieć, że w moich mieszankach, które sprzedaję, prawie w co w drugiej mieszance jest dodatek właśnie tego uniwersalnego, bardzo cennego zioła, jakim jest tutaj właśnie ten oto wspaniały nasz złoty polski dziurawiec. Rośnie, tak jak mówię, wszędzie i cenna jest cała roślina. Także również cenne są też jego liście, kłącza, a przede wszystkim kwiat. I to, moi drodzy, dzisiaj na tyle. Tutaj z łąki, w której się właśnie znajduję, tutaj w okolicy mojego miejsca zamieszkania, i będę kończył i będę udawał się do domu robić obiad, ponieważ moja kochana kobieta przyjdzie za chwilę z pracy i będę musiał zrobić obiadek, ponieważ ja mam wolne
więc będę tutaj tym się zajmował. A póki co bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału, chociaż i tak już to nic nie da, ponieważ nie osiągnąłem limitu 1000 subskrypcji w ciągu roku. Także coś to mówi, nie wszystkim podoba się mój kanał, ale myślę, że dla tych, którzy interesują się ziołolecznictwem i suplementacją ziołową w hodowli gołębi, będzie ten film bardzo pomocny, ponieważ postarałem się Wam dzisiaj przedstawić kilka ziół i opisać je, abyście mogli sobie sami je w naturze znaleźć i rozpoznać. Także to dzisiaj by było na tyle. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i życzę udanego sezonu na gołębie młode i końca sezonu na gołębie stare, lotów, samych sukcesów, pucharów, dyplomów. Pozdrawiam serdecznie. Dobry lot.